sposób. Zaczęłyśmy budować też fantomowo jakiś taki, tą macicę utraconą i ten przepływ energii, żeby ta kobiecość jednak się w niej budowała fajnie. No i teraz jest wspomnianą szczęśliwą kobietą, mimo wszystko zaczęła cieszyć się rodziną, sobą, życiem, drobnostkami. I o to chodzi, tak? Że my kobiety musimy żyć tu i teraz, bo to jest kobiecość. Musimy cieszyć się sobą, cieszyć się drobiazgami i czerpać. Jeżeli my pędzimy do przodu, zatracamy bardzo mocno siebie i swoją kobiecość. Niestety, kobiecość polega na tym, że jesteśmy tu i teraz. Więc jeżeli jesteśmy tu i teraz, czujemy siebie, a kobiecość to jest czucie. To było piękne. Dobrze, ciało. O seksualności, aha, jeszcze mówię o tych trendach, prawda? Cielesnych. No i seksualność właśnie. Jednym jeszcze, kolejnym takim trendem jest to, że cały przemysł pornograficzny, wszystko co się dzieje naokoło pokazuje, że ciało jest niejako przedmiotem, instrumentem. I bardzo przykre jest, znaczy, w sensie mamy, przychodzą do mnie z córkami, które mają problem z tym, że po prostu całą swoją wartość upatrują w swojej seksualności, tak? To jest potężna siła, ogromna moc, tylko trzeba z niej umiejętnie korzystać. To, co bardzo niszczy naszą kobiecą energię i szacunek do siebie samych, jest podejście do seksualności jak do czegoś, co się oddaje, sprzedaje, do jak uprzedmiotowienie siebie. Bardzo ważne jest, żeby zauważyć, że seksualność nasza to jest ogromna energia, która łączy się z uczuciami, z naszym byciem też i z naszym szacunkiem do siebie samym. I tą energię należy bardzo uważnie wykorzystywać i nie stosować, że tak powiem, rozdawnictwa. Bo i to nie o to chodzi, tak, że po prostu mam codziennie innego faceta. Chodzi o to, owszem, również o to, ale chodzi o to, że ja po prostu szanuję tą energię, którą mam w sobie i wiem, z kim się chcę ją podzielić, tak? Żeby to nie było na zasadzie takiego właśnie uprzedmiotowienia, które nam gdzieś serwują media. Co jest naprawdę bardzo, bardzo smutne. I wiecie co, to młode pokolenie dziewczyn, ono wyrasta w takich klimatach, że jeżeli macie córki dorastające, to zadbajcie o to, żeby one szanowały siebie, swoje ciało i swoją seksualność. Żeby nie upatrywały wartości, swojej wartości tylko w tym, że są seksualne. Bo jeżeli to będzie ich wartość, tak jak ciało, mówiłam na samym początku, prawda, że naszą wartością jest nasze ciało, jest piękno, wtedy w tym upatrujemy wartość, żeby to nie stał się jedyny element, który buduje naszą wartość, bo wtedy właśnie dziewczyny bardzo szybko wchodzą w relacje intymne z chłopakami, po prostu dlatego, że chcą dać jakąś wartość siebie. Nauczmy je, że to nie tędy droga, tak? To jest to. Czyli tak, kobiecość na poziomie umysłu, emocji, ciała, seksualności, intuicja, jeszcze króciutko powiem, już wspomniałam o tym, mamy też w ramach kobiecości warsztat o budowaniu intuicji. Każdy z nas w sobie ma coś takiego, jedni bardziej rozbudowane, inni mniej rozbudowane. Natomiast, żeby usłyszeć głos intuicji, trzeba uciszyć umysł. Zauważcie, że wiele sygnałów intuicyjnych płynie z naszego ciała, tak? Że my czujemy coś gdzieś tu w trzewiach, tak? Nie bez kozery mówi się, posłuchaj swoich trzewi, tak? Albo miałam taką koleżankę, która mówiła, jak miałam jakiś dylemat, mówi, posłuchaj swojego brzucha. Dużo podpowiedzi płynie z naszego ciała, dlatego że to jest cały mechanizm, który się działa, związany z unerwieniem, tak? Gdzie informacja z ciała do mózgu płynie dużo szybciej niż z mózgu do ciała. No i w związku z tym, dlatego słuchajcie, słuchajcie, macie dylemat, posłuchajcie ciała, po prostu, tak? Zadajcie sobie to pytanie, pomyślcie o tej sytuacji, co będzie jeśli, co czujecie w ciele, spokój? Czy coś was ściska, tak? Posłuchajcie odpowiedzi, to naprawdę działa, tylko ważna jest właśnie zasada. Umysł wyciszony,
Nie możemy mieć rozdrganych emocji, musimy być spokojne. I jeszcze ciało musi być z nami. My musimy być w naszym ciele, a nie obok ciała, tak? W głowie nie usłyszymy intuicji, usłyszymy je w naszym ciele. I słuchajcie, jeszcze jeden filar dla mnie też bardzo istotny, jeśli chodzi o kobiecość, to są relacje, które budujemy. I ja rozróżniam w zasadzie te relacje na takich głównych trzech poziomach, czy płaszczyznach może bardziej, gdzie one się bardzo przekładają na nas, na nasze życie. Pierwszy filar to właśnie relacja kobiety z matką swoją. Jeżeli nie mamy uporządkowanej relacji ze swoją mamą, to jest trochę tak, jakbyśmy zaprzeczały kobiecości. Ważne jest, żeby ten przepływ kobiecej energii był, musimy uregulować, uporządkować relacje z mamą. Wybaczyć jej, zawsze jest coś do wybaczenia, prawda? Zawsze tak jest, ale jednak ta kobieta dała nam coś najcenniejszego, dała nam życie. I za to warto, trzeba, powinno się być wdzięczna. Ja oczywiście też miałam z tym duży problem w pewnym momencie i wiecie co, żeby sobie, szukałam oczywiście metody na siebie, bo każdy na siebie musi znaleźć metodę. Jak to zrobić, żeby tym rodzicom tak totalnie wybaczyć, tak? I wiecie co? Przyszło mi coś do głowy, coś takiego do głowy. Gdybym miała, nie wiem, ktoś mi przyłożył spluga, tak? To myślę, że jedynymi osobami, które bez wahania oddałyby życie za mnie, są moi rodzice. I słuchajcie, nikt inny. Na pewno, nie? Tu, znaczy może, ale tu bym miała duże wątpliwości, bo właśnie nie miała. Wiem, że moi rodzice za mnie by to zrobili, tak? Wcale nie byłem pod ścianą. I jak ja sobie to uświadomiłam, to w tym momencie, słuchajcie, te wszystkie pierdoły, tak? Te żale, że tu mi źle wychowaliście, tam mi czegoś nie daliście, to minęło, tak? Bo po pierwsze oni mi dali życie i są gotowi swoje życie za mnie oddać. To wystarczyło, wszystko puściło. I spróbujcie też może tak zadziałać, jeżeli macie problem na relacji rodzic-byt. Jeżeli my kobiety z naszymi matkami nie wejdziemy w relację zgody, to tak jakbyśmy się odcinały od swojej kobiecości, bo nie jesteśmy w zgodzie z łonem, które dały nam życie. To już jest troszeczkę poziom ezoteryki, ale to wszystko jest powiązane. Druga relacja, która jest bardzo ważna, to właśnie relacja kobiety-kobiety. My kobiety świetnie się budujemy, kiedy współdziałamy, jesteśmy razem, działamy w kręgu. Nasza rywalizacja, nie wiem czy tutaj wchodzi, nie wiem czy już nie przekroczyliśmy czasu, słuchajcie. Jeszcze pół minuty. O, to się zrobiło, dobrze. Buduje nas współpraca między kobietami, kręgi kobiece. W zasadzie, słuchajcie, te spotkania dawno temu, gdzie mężczyźni się w jednym pomieszczeniu prowadzili, a kobiety w drugim, jakiś sens miały, to są zupełnie inne energie. I te energie, kiedy się mieszają, zobaczcie, tworzy się coś zupełnie innego, inny klimat. Kobieca energia sama w sobie, kiedy jest, świetnie się buduje. I nie warto rywalizować z kobietami, bo to nic nie da, po prostu. Ja zawsze mówię, nie rywalizuj z tą kobietą, tylko zainspiruj się nią, bo może są rzeczy, skoro z nią rywalizujesz, to o coś chodzi, tak? To może jest coś, czym się możesz u niej zainspirować. I tak spójrzmy na kobiety. Zresztą ja widzę też na tych moich warsztatach, które prowadzę, tam się gromadzi po kilka kobiet, tak do 10, jakie cudowne klimaty się tworzą, jak one się wspierają nawzajem. Słuchajcie, jaka jest synergia, jaki jest efekt dodanej wartości, to jest naprawdę niesamowite. Dlatego, słuchajcie, kółka gospodyń wiejskich też są super w związku z tym. Rewelacja, do tego się powinno w ogóle wrócić, tak? I jeszcze trzecia relacja, chyba ta dla nas też taka najbardziej newralgiczna, to jest relacja damsko-męska. Są, słuchajcie, mężczyźni swojej męskiej energii, są kobiety swojej kobiecej energii. Niestety jest też teraz tak, że mężczyźni trochę weszli w kobiecą energię, a kobiety w męską, trochę się to pomieszało, tak? Zauważcie, że mężczyźni stali się delikatni, wymuskani, nie? Tacy stali się, nie wiem, wycofani. Ale dlaczego też tak się stało?
Dlatego, ja wiem, że tutaj siedzą koło mężczyźni. Dosłownie, że pędzelkają. Dlaczego tak się stało? Słuchajcie, jeżeli kobieta wchodzi z łokciami jak facet w życie, to potem mężczyzna tak, wiecie, co on ma szukać? Jest gentlemanem. No jest gentlemanem, on się właśnie wycofuje, prawda? Na niektórych to jest wychowane. Generalnie, jeżeli, słuchajcie, jeżeli my zadbamy o to, żeby być kobiece przy mężczyznach, oni będą męscy. I to jest jedna bardzo ważna rzecz, że bądźmy swojej kobiecej energii. Jeżeli kobieta idzie przez życie na zasadzie, no mogę mieć faceta, na zasadzie to on nie jest niczego potrzebny. Ja mogę wszystko sama. Jasne, że tak. W dzisiejszych czasach oczywiście. Tak? Tyle tylko, że jeżeli ona, męska kobieta, chce znaleźć męskiego mężczyznę, to ona nie znajdzie męskiego mężczyzny. Wiecie, kto ona znajdzie? Lenie albo fejkłapę. No dlaczego? Dlatego, że tacy będą ciągnąć do niej. Męski mężczyzna nie chce męskiej kobiety, on chce kobiecą kobietę, bo te energie muszą się wyrównać, tak? Fajnie się przenikać. Jeżeli jest kobieta silna, no to będzie przy niej mężczyzna, który mówi, jesteś silna, świetnie, jak ja sobie poleżę. Nie? I słuchajcie, dlatego tu się pojawia ten dysonans i to trzeba tutaj wyrównać, tak? Ja wam podam przykład, jeśli to jeszcze przykład, ten wam podam, jeszcze jeden chcę wam podać. Właśnie, jak to zrobić, żeby mężczyźni chcieli być też przy nas bardziej męscy, bo słuchajcie, jak my im na to pozwolimy, naprawdę będą super, będą super na mnie, to w ogóle no, naszą kobiecość unosić do góry, ale słuchajcie, przykład, może głupi, może śmieszny, ale coś mówiący. Ja przez tego czasu, jak jeszcze się zajmowałam finansami, pracowałam w niemieckiej firmie, w Niemczech. Tam Niemki generalnie są właśnie takie... Są bardzo męskie. Męskie, silne, tak. I ja byłam chyba w sumie, powiem wam szczerze, no, ale to jest taka moda też kobiet w Niemczech, że ja byłam chyba w tej firmie jedną kobietą, która spódnicę w ogóle się. Ale wiecie co mnie wkurzało? Że tak, wchodził do szefa on i wchodził pierwszy, a potem ja po nim. Jakiś mój kolega, tak, z którym wchodziliśmy. Ja niosłam film segregatorów, mam żadnego, tak? Ja niosłam, on mi nie pomógł, tak? Nie wpuszczali, nie przepuszczali gdzieś tam w drzwiach, tak? W samochodach, kurczę, wiecie co? Słuchajcie. Wiecie co, ja nie wiem, jak jest tutaj, ale ja jestem z Polski. I mówię, ale w Polsce mamy dżentelmenów. I ja chcę, żebyście mnie traktowali jak kobietę. I przypuść mnie przez te drzwi, kurczę. Ty, Julika, naprawdę? No oczywiście, że tak. A dlaczego nie? No bo wiesz, jak ja bym powiedział, że tamte segregatory... Już muszę kończyć? 5 minut. Dobra, 5 minut to się zamknę, tak. Zamknę się w temacie. I słuchajcie, on mówi, że jak ja bym powiedział takiej u nas kobiecie, że muszę tą walizkę i sugeruję, tak, że jej poniosę, czy te segregatory, to jeszcze bym w pysk dostał, tak, że co ja o niej myślę, że ona taka słaba. Mówię, dobra, to mnie nie interesuje, ja jestem z Polski i ja chcę, żebyś mnie traktował jak kobietę. Słuchajcie, wiecie co się zaczęło dziać? Wyprzedzali mnie, żeby pił. Czekali w szatni, żeby podać płaszcz. Wiecie, jaką radochę, wiecie, jaka radocha była z tego? To jest może śmieszny przykład, ale wiecie co, o to chodzi, żeby po prostu pozwolić, tak? Sobie być kobietą i mężczyzną być męskimi. Bo to się naprawdę cudownie buduje, to w zasadzie idzie bardziej od kobiet niż od mężczyzn właśnie, tak? Że my musimy trochę cofnąć się i pozwolić sobie być kobietami. Jeszcze jedna rzecz, która mi się bardzo ciekawa, którą się dowiedziałam na temat właśnie dlaczego zaburzenie jest takiej kobiecości i męskości w naszych płciach. Dowiedziałam się od bardzo mądrej pani doktor, endokrynolog, którą uwielbiam. Ona ma 70 lat, jest lekarzem z powołania i za to lekarze szanuję właśnie, jeżeli są lekarzami z powołania. I ona powiedziała coś takiego, że coraz więcej par trafia do niej, którzy nie mogą począć dziecka. A dzieje się to dlatego, że słabną w kobietach siła hormonów kobiecych słabnie, a w mężczyznach siła hormonów męskich. Dlaczego tak się dzieje? Zaczęłam tłumaczyć. Mówi tak.
Wszystko się bierze ze sposobu odżywiania. Zobaczcie, kiedyś było tak, że się jadło śniadanie, obiad, kolację. Może pod wieczorem. Wszyscy siadali do stołu, były trzy posiłki. Teraz mamy tak.